mam jakąś taką patriotyczną cechę w sobie, że ja zawsze w reprezentację wierzę i pierwsze 20 minut wierzę w zwycięstwo. Panie Marcinie, jak pan tutaj ogląda sobie tą wystawę, piękne wspomnienia wracają? Przyznam się, że tych pięknych wspomnień z mundialu, tego, w którym ja uczestniczyłem, jest niewiele. A jeden taki poważny jest? No, jeden mecz, taki minimum przyzwoitości, po to, żeby na lotnisku nie było rozruby. Natomiast ja wróciłem sobie myślami trochę do Hiszpanii 82 i trochę do tych dla mnie mundiali retro, ale wtedy, kiedy naszej reprezentacji bały się wielkie kluby i połowa świata, więc rzeczywiście tutaj przechodząc z pokoju do pokoju przenosimy się z jednego klimatu do drugiego i to, co dla mnie fajne, to też na przestrzeni tych wszystkich lat można zobaczyć, jak się zmieniły gazety, czcionki, piłka, stadiony, fryzury piłkarzy, maskotki Mistrzostw Świata, więc fajne, taki troszeczkę znak czasu, kiedyś albumy się oglądało. Dzisiaj po albumach się chodzi i brakuje tylko tego, żeby sobie dotknąć jakiś obrazek, coś zmienić, coś dorysować i stworzyć coś wirtualnego na pożytek najbliższych 10 sekund. No. Jak pan porównuje sobie, jakby pan sobie porównał te czasy lat 70., 80., a do tych czasów, kiedy pan grał i późniejszych, to z czego wynika ta dysproporcja? Wtedy były sukcesy, potem tych sukcesów nie było. Nie potrafię odpowiedzieć. Jedyna taka refleksja to, że mając 6 lat i świadomie oglądając swój pierwszy mundial, Boniek, Młynarczyk, Smolarek, Żmuda, oni dali mi pewne minimum marzeń jako piłkarza. Ale stąd się wziął piłkarz Żewłakow właśnie z tego turnieju? Chyba tak i trochę taka chęć bycia napastnikiem albo piłkarzem ofensywnym. Ale kiedy o tym sobie myślę i troszkę tak analizuję, co mi to dało w czasie kariery, to wydaje mi się, że to był próg marzeń, że nie marzyłem o tym, żeby wystąpić i zagrać jeden mecz w Ekstraklasie, a marzyłem o tym, żeby zagrać w reprezentacji i z reprezentacją pojechać na Mistrzostwa Świata. No, żeby zrealizować coś takiego, to w lidze trzeba trochę więcej znaczyć i wydaje mi się, że Boniek i spółka młodemu Marcinowi Żewłakow dali właśnie to, pewien pułap marzeń i oczekiwań wobec siebie, po to, żeby w roku 2001, kiedy przyszło powołanie, może nie w pełni świadomy, ale już świadomy i w miarę ułożony piłkarz, mógł między myślami dziecka a tymi, które towarzyszyły mi, kiedy dostałem powołanie, żeby można było między tymi myślami postawić znak równości i marzenia nazwać celami i obierać sobie kolejne cele. Mi się wydaje, że to jest pewnego rodzaju motywacja, która nie ulega przeterminowaniu i w ten sposób próbujemy budować swoje kariery, czy to przez wielkie K, czy przez małe K. Jeszcze chciałem zapytać, czy jest pan optymistą przed Katarem, czy nie? Ja nie wiem, mam jakąś taką patriotyczną cechę w sobie, że ja zawsze w reprezentację wierzę i pierwsze 20 minut wierzę w zwycięstwo. Później no, trochę piłki się ogląda, trochę się na boisku spędziło, więc po pewnych rzeczach można sobie ustalić pewną opinię i też stosunek do meczu, który się ogląda, ale tak, ja mimo wszystko jestem jakiś taki pozytywny, że pewne rzeczy się poukładają, że ten magia tego pierwszego meczu nas nie opuści i po meczu nie będziemy niezadowoleni i że to da podstawę do tego, żeby chcieć więcej i chociażby wyjść z grupy. Co więcej, poza grupą dla mnie, wydaje mi się, że i dla piłkarzy, i dla kibiców to bonus i próba nawiązania do herosów futbolu, no, lat 70. i początku lat 80.